Między książkami nie ma. Pod kanapą nie ma. Nie ma. Nie no, to po prostu niemożliwe tak nie pamiętać. Przecież nie jestem zapominalską wiewiórką, która zapomina, gdzie zakopała orzeszek. Panie Boże, proszę Cię, niech się znajdą te moje cukierki. Proszę! Maniu, a wiesz, że ja, kiedy odprawiam mszę świętą dla dzieci i z dziećmi, to że razem z nimi się tam modlę? Ojcu, też mi mycyje. Msza to jest przecież modlitwa. No ale mi chodzi o taką specjalną modlitwę, nazywaną modlitwą powszechną albo modlitwą wiernych. Czyli jakich? No tych wszystkich, co są w kościele, dużych, małych, wysokich, niskich, puszystych, albo po prostu wszystkich, którzy są na mszy. Ale ojcu, jak to wszystkich? Taka modlitwa to by się nigdy nie skończyła. Ale wiesz, u mnie się kończy. Podchodzę do dzieci z mikrofonem i pytam, o co dzisiaj chcemy poprosić Pana Boga? Jakie ważne sprawy, jakie trudności przeżywamy? Kto potrzebuje takiej pomocy Pana Boga? I proszę, żeby one wypowiedziały te intencje. No, ja wiem, bo ja też się tak modliłam. No i o co wtedy prosiłaś Pana Boga? Za dzieci, żeby je zawsze ktoś kochał i żeby były wesołe. A wiesz, to całkiem piękna modlitwa. A słyszałeś takie na przykład za dziadków, za babcie i za rodziców? Tak, słyszałem takie, ale słyszałem też na przykład za psy, za koty. Zdarzyło się, że nawet za chomika. A jak się dzieci zapędziły, to zaczynały się modlić za Pana Boga. I co? Dziwisz się? A co, za niego to już nie wolno się modlić? Ja jednak myślę, Maniu, że za Pana Boga to się nie trzeba modlić, bo my modlimy się do Boga, po to, żeby Mu o sobie przypomnieć, żeby powiedzieć, mam tutaj takie trudy i Ty mi troszkę pomóż, zaangażuj się, skoro mówisz, że kochasz i po prostu chcemy Go prosić, żeby dał nam siłę. Oj, przydałoby się, bo ja czasami to jestem taka dętka zupełna. A wiesz, że ja czasami też? Ojcu, a nie wydaje Ci się, że On, no Pan Bóg, to czasami jest bardzo zajęty. Za bardzo, żeby zająć się naszymi sprawami. Bo ja to się modliłam i On się mnie nie posłuchał. A, to Ty myślisz, Maniu, że jak się modlisz, to Pan Bóg zawsze ma Ci powiedzieć tak i zrobić tak, jak Ty chcesz, no, tak? A nie po to się modlimy? Ja bym powiedział, że nie zupełnie. Że modlimy się czasami z taką gotowością, że Pan Bóg powie nam, no wiesz, to nie jest całkiem dobre dla Ciebie, to o co prosisz. Nawet nie wiesz, jakie mogą być konsekwencje i co z tego wyniknie, jak potem będzie ciężko. I Pan Bóg mówi wtedy, nie, nie zgadzam się. No dobrze, to ja się z Tobą zgadzam, ale ja bym chciała, żeby On bardziej się mnie słuchał. Nawet myślałam kiedyś, żeby się obrazić. Na Pana Boga? Tak, na Pana Boga. Żeby Go trochę tak ukarać i żeby zobaczył, jak to jest, jak ktoś się nie odzywa. I co zrobiłaś to? No nie. Pomyślałam, że ja nie potrafię, że to byłoby głupie i takie nieprawdziwe. Bo ja Go tak kocham, ja Go tak kocham, to jak mogłabym się nie odzywać i nie modlić się, nie tęsknić? No, dlatego rozmawiamy nawet wtedy, gdy się nie słucha. Oj, Maniu, wiesz, że to jest naprawdę piękne, to co powiedziałaś? I takie mądre. Dzięki. No, że wiesz, ten Pan Bóg to po prostu jest i dzieli z nami
nasze życie i nasze sprawy, jak to powiedziałaś, w pogodę i w niepogodę. I że trzeba nam o tym pamiętać. Oj tak, trzeba pamiętać, żeby się modlić. A wiesz, przypomniało mi się, że czasami jak podchodzę z tym mikrofonem do dzieci i pytam, o co będziemy dzisiaj Pana Boga prosić, to nagle słyszę i widzę, tak, słyszę takie słowa, zapomniałem! I takie wielkie oczy, nie wiem, o co się dzisiaj będę modlić, więc naprawdę trzeba nam pamiętać, żeby się modlić. I o co się modlić? No właśnie. To tyle na dzisiaj. Zapraszamy za tydzień. Życzymy Wam naprawdę pięknego czasu modlitwy, żeby się nie bać modlić, nie bać czekać na odpowiedzi, jakie daje nam Pan Bóg, nawet wtedy, gdy nie zawsze się nam podobają.